Cześć, siemano, z tej strony Tanas, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was, to Aczyneczku z koledzy za miedzę, koledzy za miedzę, dzisiaj z nami Janku z nią. Dzionies, dzień dobry. Dzionies. Witam. A tu ty, dzień dobry, gdzie byłeś? Nie wiem. Mordo fryzjera byłeś? O, będzie Janku, gdzie się pojawi? Co? O, kurwa, jak szybko u Barbera byłeś, mordo. Czekaj, bo to jak w GTA, pa, o, pa. Nie bez kitu, ty. Znowu GTA. Normalnie. Wybiera sobie fryzurkę, jaką w ci robią. Dobra, w dzisiejszym odcinku ja zajmę się tutaj uprawą pod zasiewy o soi bodajże, jak się nie mylę. Czekajcie, tam, jo, tu będzie soja. Za gospą będzie soja. 12 będzie soja i soja będzie na polu numer 47. A na 29 i 27 będzie owiec, więc musimy te pola sobie przygotować. W kolejnym odcinku zajmiemy się koszeniem naszego żyta na kiszonkę na polu numer 69. Więc na razie zabieramy się tutaj za robotę siewną, można powiedzieć. Czy uprawową. Dzisiaj może coś posiejemy, zobaczymy, jak nam starczy czasu. Jak czas pozwoli. Dokładnie, jedziemy na razie na pole obok chłopaku, bo dzisiaj nagrywamy sobie z chłopakami. Jesteśmy u Brączka na serwerze, więc daj Boże, żeby się wszystko tutaj udało nagrać, żebyśmy wcześniej wjechali przypadkiem. Ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko. Brączka różnie to było. Dokładnie, może być różnie, ale damy radę jakoś, dobra. Trzymajmy kciuki wszyscy razem. Dokładnie. Dobra, cyk fuch. To co do naszej inwestycji, czyli hali, tutaj już wszystko chłopaki podłączyli. Jestem z nimi rozliczony, więc naprawdę telefon, dobra, tutaj nie będzie nic mierzało. Widzicie, panele są, wszystko działa, jakieś tam pieniążki daje, więc nie ma źle. 40 tysięcy na naszym koncie. Jeszcze dostaniemy oczywiście pieniążki za kiszonkę, no i później jeszcze za żyto wpadną pieniądze, więc naprawdę będzie syto, nie? Pieniążki będziemy mieli dosyć sporo. Będziemy mogli sobie tutaj elegancko to wszystko pospłacać. No jeszcze ten kredyt, te 2% trzeba ogarnąć, żeby to było dobrze. Mordo, gdzie ty pojechałeś? A co? A dobra, bo ty wapno już miałeś. Tak, mówię, tak, kurwa. Już to troszeczkę miałem. A, myślałem, mówię, gdzie on jest? Ja wyjechałem, mówię, no dobrze, może cię spotkamy, a ten... Pewnie stojałeś tam, nie czekałeś. Jo, o, mówię, teraz cię widzę. Wie, gdzie on pojechał? Tam tyłem gdzieś? Czy to? Drogą polną jakąś? Jezus Maryjka. Będę się z sąsiadami mijał tutaj. Tej bał, żeby mi Bronek nie wywalił znowu, tak jak na poprzednim odcinku z kiszonki. No właśnie Bronek akurat jedzie, to... Kurwa, jest jadę, mordo. Jest jadę. Cześć sąsiad, jedź, jedź, coś sąsiad, cześć. Cześć sąsiad, cześć. Dobra, dwóch jadą? Nie, sam jedzie. Chłopie, ale ten John Deere nie mógł uciągnąć przyczepy z tymi drogami. Nie wiem, co się stało. Pewnie zniknął zaraz. Kurwa, masy wyjeżdża, mordo. Nie wiem, prawdopodobnie wywadę. Dobra, jednak nie wyjeżdża. Na szczęście. Dobra, ja sobie tutaj pojadę, bo chłopaka, o, dzień dobry. Witam serdecznie sąsiada drugiego. Co? Chciałem sobie kamerę zmienić, nacisnąć. Nie ten przycisk, to trzeba, chłop, w jakimś Holandzie się pojawiłem, kombajnie. Mówi, kurwa, co jest? Dobra, tutaj mamy ogólnie rozlaną gnojowicę, wszystko jest przygotowane, więc możemy sobie tutaj elegancko podziałać. Dzień dobry. O, proszę bardzo, sąsiad będzie talerzował tam. Ale turbina coś mi domaga. Ten na pieszo zapierdziela. A łupy z powrotem, czekajcie, ja sobie w sumie GPS-a mogę tutaj włączyć, chociaż musimy sobie jeszcze wykryć szerokość. O, i teraz możemy sobie elegancko na GPS-ku jeździć. Tutaj ma sobie akurat GPS jest, więc tutaj ta robota naprawdę będzie przyjemnie szła. No i będziemy mieli to elegancko uprawione, tak jak mówiłem, chyba tu jest nawiezione. Jo, tu jest nawiezione, wapno też było dane, więc tutaj mamy pole... Boże! Boże, jaki lag był. Pole jest przygotowane. No, bez kitu, no. Chłopie, ja byłem jeszcze w menu, mówię... Ja już komputer na kamieniu ścięło, mi się znalazłem. Komputer mi ścięło, mówię, na razie, trzymajcie się wtedy. Ale na szczęście nic się nie wydarzyło groźnego, więc w porządku. To poprawiamy sobie troszkę, może później jakby jakoś w Białosie New Holland popryskować, jakby ten to wapno rozwiózł, to możemy sobie gdzieś pojechać popryskać ja wtedy. Ja właśnie tankuję tutaj na wapniarni i chłopaczki zasypują mnie oporowo, aż napinam wszystkie burty. Powinno dosyć szybko to sprawnie pójść, więc... A tu widzę, że tutaj chłopaki mają żyto, proszę bardzo. O dobra, myślałem, że oni dwa pola żyta mają. Coś, tutaj mają coś nie za dużo. Czekaj, dobra, żeby się tu elegancko przyciąć, żeby na razie ten mniejszy kawałek zrobić. No to sobie tutaj elegancko wjedziemy. Będzie wszystko dobrze, dobra. GPS, no tutaj elegancko tym zestawikiem możemy sobie porobić. 4-metrowy, bezorkowiec. Jak na razie. Tutaj różne komentarze były, że Masy by sobie nie dał rady z nim, ale nie szkodzi w ogóle. 200 koni ma, no wiadomo, tutaj może było... Potrzebne troszeczkę więcej, ale to jest tylko farming, więc nie mamy. Mam nadzieję, że tego nie było widać u Broka na odcinku. Jak zrobiłeś? Już nie wymusiłem, ale zdążyłem ominąć. Bo oni coś tam, oni gdzieś coś. O, czemu on tam podjeżdża, jak pola tam nie mają? Nie, chyba dopiero umowę podpisywać. Od razu, chłopie na polu, ty.
Dziękuję. Może tak najbardziej, co? Łąki mi też elegancko urosły, ale chyba już nie będę sobie ich kosił, dopiero na czerwcowym odcinku sobie to skoszę. Bo teraz to nie ma co, za mało tej somy, czy mało somy, za mało siana będzie. A te dwie łąki będę chciał właśnie sobie w to siano wykosić, a później kolejny pokosz może na krzonkę. To siano będziemy mieli dosyć sporo, więc później na krzonkę jak najbardziej byśmy mogli sobie to elegancko zrobić. Czyli będę miał parę przyjazdów, będę miał tą stronę gotową, no i tu będzie można powiedzieć, że później siać. Chyba będę sobie coś pryskał czy coś, to będziesz mógł sobie tu siewnikiem już padać albo dobra, dalej uprawiać. A co w ogóle siejesz? Tutaj będę miał soję. A, soję. Tak jest, tu będzie soja. Jak będzie uprawiona, to będzie można tutaj elegancko siać. A tu dosyć sprawnie to idzie, bo jednak 4-metrowy teraz jest. Wciągane to ta robotka znacznie szybciej nam tutaj ubywa. Teraz potrzebne troszeczkę dłuższe pola, żeby wiadomo sobie tym zostało elegancko tak, pola dalej też teraz. Czarny, no dajem, no. Bo niby są dwa mody jakby na plaki, wiesz, ja ściszyłem jeden. Chuj te mody, kurwa. Ja ściszyłem jeden, a niby jeszcze jakiś jest, więc no wywali ciekawe. Wywali te plaki w piździet i tyle. Ja aż zobaczę zaraz co tu kurwa ten F8, gdzie to jest. Ciekawe od czego to, no. Ciekawe skąd to, bo ty... Gdzieś tu dźwięki były, o tutaj są. Tak, czekaj. To jest spoko, ale chopie jak ten jeden zacznie napierdzielać, to uszy urywa, nie? To jest masakra, nie? Tak to jest w miarę git, ale jak ten jeden tutaj przypierdzieli Rickiem, to... Kawki są oberwane całe. Nie ma nic? Ten pasy teraz. Nie wiem, gdzieś w lewej słuchawce słyszę coś w prawej, tak różnie. Raz tu, więc nie wiem. Ja tam ściszyłem, bo jedne były naprawdę bardzo głośno podgłośnione, ale niby jeszcze jakiś jeden mod jest, więc no ciekawe. Jak on się tam nazywa, tam też bym ściszył z miłym chęcią, bo to... Morning Horus 03.ogg to się chyba nazywa. I tutaj cały czas te dźwięki są. Aha, no to może jakiś drugi ten... Czy to jest w sensie ten, nie? Sama nazwa pliku. Tak, no. Bo ja miałem tamte, ale jak odpalałem sobie te dźwięki, to nie słyszałem właśnie tych, co są no tutaj, nie? Tego ptaka, to tak się drze, właśnie. Więc muszą być jakieś... jeszcze jedne. I w popie mamy zoo, chyba jesteśmy w jakimś... Najlepsze jest to, że w zimie też są tam... Normalnie. Dobra, elegancko dojedziemy sobie. Poprzeczniacze klikniemy. O Jezus. Fajnie ten zestaw ogólnie wyglądać, powiem, ten New Hollandzik z Amazonką, podoba się. Ogólnie ten New Holland fajnie ze wszystkim wygląda, podoba jo, się. Ja tylko mówię, tego guciki bym mu chyba na uchwyty mu przerobił, bo no. Kurde... A właśnie, bo ja nie mówiłem, ale sobie sprzedałem rozsiewacz. Dlatego też tyle pieniędzy na naszym koncie. Nie sprzedałem kurwa, no tak, bo przez Bronek nie wgrał save'a. Dobra, nie. Nic nie było, nie było tematu, jeszcze nie jest sprzedany. Dobra. A co ty chciałeś nawozić? Co, RSL tylko? No. No bo teraz aha. Wiesz, już mam jakby ten, a rozsiewacz zawsze można kupić jeszcze na ten. No. Kurwa, zawieś... Mordo? Co? A dobra, tu osób przywadziłem, leczko. Pasa, tyle pomogę. Nie było. No wie, co tu się stało, nie mogę jechać, nie? A tu osób leciutko przychwaciłem. Kurwa, z tym... sobie. Teraz patrząc, wleciał chłopie się, że samica chyba cały czas. Woskitu. Na jajka wskoczyła. Ale siewkę na pewno sobie przydamy. I właśnie... Czekaj, czy zgniecenie, dobra, nie będziemy wjeżdżać, nie? Jakoś tutaj się... Inaczej to zrobimy. Dobra, to nie będę im wjeżdżał, bo to im wygniotę. Nie wiem, co oni tutaj mają, rzepek chyba? Rzepek. Będę im tu wjeżdżał, sobie tutaj cofnę tak i teraz zrobię i będzie dobrze. Ciawkę właśnie, tak jak mówiłem, będę chciał zmienić sobie. W końcu trzeba to zmienić, bo tego Antka też miałem dosyć długo. Klient już był, ale przyjechał i klient był, ale jutro ma lewetem przyjechać. Dzisiaj było, obejrzał, powiedział, że jest wszystko w porządku, jutro ma po nią przyjechać, po tą siawkę. Więc już w kolejnym odcinku na pewno będzie sprzedana i rozmyślałem właśnie co sobie tutaj kupić, więc może w komentarzach będziecie mieli jakiś pomysł tutaj na rozsiewacz jakiś. Zawsze to będzie troszeczkę pomóc. Leje jak jo. Normalnie, chopie. Myśali elegancko. No bo ten rozsiewacz nie jest jakoś dużo używany, ale jakby był może jakiś lepszy, to można by było sobie tutaj elegancko z nawozami podziałać, tak? To zazwyczaj sobie jakieś tam pryski klikam. Na tych nawozów nie ma też dużo. Dlatego, że gnojowicą sobie też nawożę, jakby nie. Więc to też, no. Też co innego jest. Tego gnojowica, a to jakiś obornik. Ale no, taka... tak akurat tych nawozów naturalnych tutaj pod dostatkiem, jo. No tak, już no. Patrząc ile obornika znowu jest, to hit. No. A co do tego, do rozsiewacza, to się zmieni i będzie zawsze coś innego, nie? Powiedz mi, jak ja tutaj nawiozę ogólnie te pole wapnem, to jeszcze gdzieś jechać? Nawieźć wapny, czy co? Wiesz co, chyba nic już nie wymaga wapna, więc raczej nie. Chyba tylko tamto. Za mały przejazd się został tylko. W sumie to nic więcej tutaj nie potrzeba. No tu tam jakieś takie co dorywałem, jakieś wymagają, ale to nie ma sensu, żeby tam jeździć.
W nuance trochę, ale to nie ma problemu. Kto? To. Weź zobacz na pole numer 68 ich. Że co, że w podskiedem co? No, a tym skład gleby sobie wejdź. Ja już patrzę. O, ani chyba ten. W jedną stronę przejechali, nie wiem, rozsiali coś i w drugą mi się nie starczyło. Trochę jest nawiezione, reszta już nie. Uj. Kurwa, 68, gdzie to jest? Tam to koło wiatraków. Oni coś tam gadali, że nie wiem, Bolek coś przeżył, gadał, że oni coś tam, że on coś tam nawiózł, kurde, a nie skończył, ale on gadał, że pół pola, to chyba nie o to chodziło. To, a nie, to tutaj, gdzie teraz leżuje. Coś się wkradło u nich na pole też. Choroba prawdopodobnie, ale oni tam, z tego co widziałem, to mają poplon zasiany, więc tam takim da nawożenie i tak jakby nie było, nie? Więc sobie ten poplon zniwelują, można powiedzieć, zaorają. Potem jakieś tam nawożenie zawsze mieli. To jak elegancko sobie rozwieziesz, to będzie tam pola do pryskania, no 674 jest do pryskania ogólnie. Więc będziesz mógł sobie tam opryskiwaczem pojechać i później się zmienimy najwyżej. Jeszcze troszkę to podziałam, później sobie. Tylko teraz tak. Opryskam też. Wąskie koła to ma tak jakby, czy nie? No, nie bardzo. Te są najwyższe. Mniejszych nie mam. Dlatego by trzeba było wygniatanie było wyłączyć. Jo, tam nie wiem jakie stadium wzrostu. Racja. No zobaczę, czekaj. Gdzie ty mówisz, że pryskać? 74, dobra. Tam będzie chyba większe stadium, z tego co pamiętam, ale tam ścieżki dosyć fajnie wyglądały, no ciekawe, czy by to było dobrze. Muszę zobaczyć. Nie, to tam się prosił, żeby wyłączyli. W sumie nie jest potrzebne wygniatanie tutaj. No nie, no tak, oni teraz sobie ziemniaczki się sadzą, to no nie tak, potrzeba, no. Nie? Akurat tutaj sadzenie ziemniaków tutaj uprawiają, więc tutaj problemów z tym akurat nie ma. O, tutaj turbina daje. Kurwa. Mordo. O, co? Bo awarię mają. Bronek się zakopał chyba. Jo. Bolek zostawił podeżówkę na poprzeczniaku i pojechał gdzieś. Może zmienić silniki, może tamten nie daje rady po tą górę, kurwa. Ja może. No to co, nie renówką pojechał sadzić, no to oni chyba chipa ostatnio robili, jo? Bronek pojechał, czy Bolek Negoso pojechał, no nie wiem, no coś na pewno jest nie tak, więc... Pewnie po talerze kuchenne pojechał, żeby do talerzówki założyć. Talerzówka się, wąż pierdyknął w talerzówce i nie miał jak złożyć. Zostawił na polu. Tak może też być. GPS-ka kliknąć znowu. No i robotka jakoś idzie, nie idzie to jakoś za szybko, ale ważne, że mamy troszeczkę więcej metrów robimy, nie? Ten jeden metr niby więcej, ale to przejazd zawsze coraz więcej i pole będziemy mieli ładnie przygotowane. No w tym odcinku powinno się chyba udać to zrobić, miejmy nadzieję. No za szybko to nie idzie, bo te 11 na godzinę sobie jeżdżę. Ale ładne, że mamy tu ponawożone wszystko, tam jedno pole tylko to zostało, co trzeba opryskać, czyli 74 i będziemy mieli tak naprawdę wszystko z głowy. I kolejna dawka chyba tutaj pójdzie w siewniku, tak mi się wydaje już, na tą soję i owiec. Bo... Aha, dobra, już wiem po co on był. Po co? Ziemniaki mu chyba doładować. A. Bo z którym tutaj podjechał i ten i ucieka teraz. Właśnie go gonię. No w sumie... Nie dogonisz go w sumie tych batym. Chociaż... Nie wiem, 43 on leci. Nie wiem, gdzie jeździ John Deere. A to on, ten John Deere chyba też za szybko nie jeździ. Możliwe, że podobno. No możliwe, że tak jest. Jakbyśmy Fendem jechali, to tam byśmy go cmyknęli na pewno. Cmyknęli mu. Normalnie. Dobra. Znamy się tutaj kolejnym przejeździe. O, a nie, do talerzówki teraz przejechał John Deere, proszę bardzo. Odmiana silników ewidentnie zaszła jakaś. Ciekawe, taki sam olej mają. W każdym ciągniku. Pewnie uszczelniacze powypychał wszystkie. Zapierdzieli wszystko, panie, przepalone leją wszędzie. Ode mnie odkupują, powie. Dziękuję. Maryjka. Dobra, to krówki mamy sprzedane, wszystko posprzedawane. Na czerwcu kolejne pieniądze dojdą jeszcze za soję, więc no... Podoba się dla mnie, no co to mogę powiedzieć? Pieniążki bindą. Bo to ja zapomniałem, że te pola połączyły się tak, jadę... No. Wie, kurwa, gdzie tu jest teraz zasiane? Jest tam połączone. Ale ścieżki niektóre dość... Mordo, jakiego laga, kurwa, ma. Kurwa, widzę jak się kręcisz, kurwa. Ja pierdolę, wygniotłem, kurwa. Bo chuj, takie lagi tutaj. Ja, kurwa, tam... Nie, na minimapie, mordo, widziałem jak kręciłeś bączki, kurwa. Ja pierdzielę. Weź tam SMS-a napisz, żeby może wyłączyli. To jest niebezpiecznie w sumie. Kurwa, zaś jedzie.
On z siewnikiem jadzie? Kurwa. Porto, oni jeszcze nie stależowali? Kurwa, mordo, tu... Oni są jacyś niedormalni, ewidentnie. A co? Chłopie, jeszcze nie stależował do końca, już sieje. Ale mi tam burek daje. A słyszę. Abym z nim poszekał? Hał, hał. Przetnął się. Laćka zdajmy zaraz. Jo, przetnął się. Bo... Mordo. Avatar zmieniłeś teraz na Facebooku, czy co? A... Ty się wyciszyłeś, dobra. Nie mam... Najlepszą... Bo mam teraz od ponownego, nie? I kurwa, coś mi klikło na tym ekranie, mówię, kurwa. Ale ja nie, coś... mi też to tak przyłączyło. Co się stało? I chłopie, twój avatar zobaczyłem. Krań swojego avatara. Co to jest? Taki świniak, kurwa? Ja ty świniak jesteś. No co to kurwa jest? Jest ja, pierdolę. Bo mordo same ucho widziałem, mówię, kurwa, co to jest? Ja mam tak TSA tam zmniejszonego jakby. Ja. Kraksa masakra, mój Jezus. Kurde, włączyli? Powiem ci teraz... Co? Jo. Włączyli? No. Pewnie mi włączą, praka mi zrobił, jak będę jechał z wewnętrznej kamery. Trochę chmęciarza. Powiem ci, że ogólnie ja to jestem chłopie już tak przyzwyczajony do precyzjona, że jak teraz jadę, to ja nie potrafię, że jadę i nie widzę, kurwa, gdzie jest opryskane, nie? No, 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 to prawda akurat. No, tak jak w realu w sumie. Jedziesz i nie widzisz, gdzie prysko jeździ, nie? No, aczkolwiek chociaż widzisz po śladach. Aczkolwiek tak, no. No, a tutaj w miarę wiesz. Ale widać ścieżki. To gdzie ja. Wada, że idzie nawożenie, więc to najważniejsze. Nawet tam ścieżki nawet spoko wyszły chyba, nie? W miarę pasuje to nawet. Tam, które trochę zjechały, węższe się zrobiły. Chyba zaraz akcja będzie jak u Grzesia. Jaka akcja? A. Chyba na lance i spawanie lancy. Chyba tak poskoczyło. Do obiadu. Mordo, policja jechała? Co? Policja u mnie chyba jechała? Zamknął mnie zaraz? Nie, tak mi się zdawało. Jo. Daj Boże, żeby tak się nie stało oczywiście, bo... Na razie jeszcze do zmiany opryskiwaczu się nie szykujemy. Tak jak Grzesiu tutaj, a obiad już zjadłem, więc kurwa daj Boże, żeby żadnej awarii nie było. Ty zjadłeś obiad? Big Maca jedynie. Chodź, że to nie obiad, tak powiem, to się nie stanie. Ja jestem silny, bo mamy też samo skalowanie. Tutaj też jest to skalowanie ścieżek, a te ścieżki własne, które wychodzą takie kurwa... No tak, takie wąskie. Nie wiem. Niektóre takie szersze, niektóre wąskie, to... No, teraz jak jadę, chłopie, to opryskiwacz się nawet nie mieści. No. O! Lagi ma, chłopie. Mordo, ja troszeczkę też. Niby 25 pingu, a... Całą mam jak... No. O Boże! Samochody się teleportują na ulicy. Dziękuję. Dobra, się zaraz stąd zmienię. Boże, 18 minut odcinka, jak coś leciało. Ja pierdzielę, masakra. Chłopie, my dzisiaj z Brokiem nagrywaliśmy to samo, nie? To leci ja mówię, jak chorobane, no. Moment, jak jest robota i wszystko to... Ja. Zapierdziela ostro, ale... Nie też teraz. No tak, no. To jakoś też tak inaczej. To jest prawda akurat. Skurwysynie. Teraz, które tutaj godzinie... Mordo, mam zegarek, a nie włączony. Ja cię widziałem. O Jezus. W sumie tu mam godzinę, prawie 19 już jest. Ja pierdziela na dworze jeszcze... Jeszcze świta, no. Jezu. Jeszcze świta. Ja, to jest wspaniałego. Dobra. Co? Nadaję, etanol? Do końca. Co? Etanol? Co? Etanol. Dziękuję. Znajdę tego gościa w starym ruchu. Dojeżdżam do końca i wtedy się z tobą zmienią, żebym miał tam to jeszcze popytrzyć. Nie no, mordo. Tu kurwa ja dopiero na pomoc jechałem. Nie powiedz, w którym przejeździe jechałeś już, o której mnie. Bym trafił później. Później trzecia zmiana jeszcze. Do roboty trzeba iść. Na młyn chłopakom pomóc. Co? Gdzie trzeba iść? Na młyn chłopakom pomóc. No, po co? Nie wiem. Te pierdziel mają, dobra. Ja lecę wtedy do ciebie. Bo tutaj mamy jo, tą pszeniczkę mamy już opryszczaną. A tutaj też fajnie ścieżki. Na przykład ta naprawdę bardzo fajnie wygląda ścieżka. Jest wspaniała. Tutaj to chuj wie, co to jest w ogóle. Tutaj, no też jest dobrze. Ale no ta jedna tutaj była w porządku. No tutaj też nie wiadomo, czy to jest ścieżka, czy to jest znacznik się opuścił, czy nie wiadomo co. A tutaj te ścieżki w miarę... Co się stało? A, co? Dobra, tam nawijasz, dobra. Tutaj te ścieżki w miarę jakoś wyglądają, nie? Tutaj troszkę wyższa jest. A tak to w miarę te ścieżki powychodziły, nie są jakieś tutaj pozarastane. Przykład, no tutaj troszkę jest zarośnięte. No ale to nic, bo tutaj jakaś dziura się zrobiła. O, jak ładna pszenica, Jezus! Piękna, taką w realu mieć coś wspaniałego. Boże. Dobra.
proszę trochę do końca i się wymieniamy. Ja tak to na pół zostawiłem, nie przyjeżdżałem tu. Dobra. Zguj. To tu jest kurde. O, piękny zestawik. Fajnie wygląda, podoba się dla mnie. No. Pasuje to, ale kiedyś się zmieni opryskiwacz na inny. Też będzie. Elegancki. Kurde, a co ty to? Zatrzymałeś mnie? O, czemu keep speed nie ustawiłeś? Co nie ustawiłem? Ja, bo ty masz ten tempomat włączony, mam to wywalona, czekaj. Co ty się wyłączało? Co, prędkość tempomatu? O! Ja miałem w lewą stronę joystickiem, nie? No tak, no a ja mam teraz to zmienione jakby, nie? Bo co, jedziesz się... cały czas? Nie. Co ty? Wyłączyłem sobie już. O kurwa, jak to zapier... Jak on zapier... No nie, łopie. 20 na godzinę, chłopie. Myślałem, że wyskoczę z kabiny. Ja sobie ustawiłem tam, nie wiem, 12 chyba miałem ustawione. 12-14, coś takiego. Coś takiego trzeba będzie jeździć. Więcej. Nawet jeszcze wolniej, jak 11. I kuj. Słyszę, coś czeka. Czeka? No nie, siadł. No chyba wiesz, co sprzętu poza zrościł. Nie no, te ścieżki są zarąbiste. To się chyba nie wie w tej talerzówce. Czemu? Nie, bo no, co? O, przyszedł do mnie, czekaj. Znowu odczepił? Czekaj. Dobra. Będę wiedział, to... O, przyszedł do mnie. Panie, chcę zobaczyć, podziwiać taki piękny zestaw. Czekaj, muszę... Dobrze, proszę bardzo. Pogawędki sąsiedzkie. Dobra, Jankos ma tutaj poprzeczniak, nie było opryskane, te o co mówił, więc na poprzeczniaku możemy sobie opryskiwać, wyłączyć. O, tutaj gdzieś ścieżka też za bardzo nie wyszła. Tu kolejną ścieżkę mamy, więc sobie w nią elegancko wjedziemy. Opsa. Hopa, hopa, hopa. I elegancko. No tutaj powiem wam, te ścieżki, niektóre naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Tak, ta tutaj też naprawdę pięknie. Pasuje idealnie to, jak opryskiwać w ogóle. No opryskiwacz też naprawdę bardzo fajnie tutaj pasuje. Czy pasowałoby też sobie ustawić powo lepszego? Proszę, tutaj dla mnie. O, teraz można sobie pryskać elegancko. Przeciwnika troszkę też tam coś pryskaliśmy, ale... Ja sobie też możemy... O, dobra, widzę, tutaj nie ma co tej lancy opuszczać za bardzo z dołu. Bo jak jakaś nierówność jeszcze coś, to tutaj można sobie elegancko poskakać. Tutaj chyba nawet nie było wałowane i dlatego ten opryskiwacz tak skacze. Jakby te ścieżki były jakby zwałowane, to by to lepiej troszeczkę tutaj szło. Do tego opryskiwacza tak nie bujało, ale no, różnie bywa też na polach. Zawsze coś tam może przyciągnąć, jakieś błotko czy coś. Tak też może opryskiwać sobie tutaj poskakać. Elegancko opryskamy sobie i będziemy odcinać kończyli. To tutaj 20, o Jezu, tutaj takie straty na polu. 23 minuta odcinka, akurat tutaj się popryszy, do 30 minut dojdzie. Więc elegancko, o witam serdecznie. Co tam było? Pod samochód się załadował. Jezus, obsiada nie mam już. A już pozazdrościli mordę. O. A już się pytali, czy wymako na testy. O, kupione. Już po testach. A mówię, a ile, ile? A no to się Piotra trzeba spytać. 95 dokładnie. Tysięców. O, netto. Dziękuję. Dla mnie z rabatem. Full. U ciebie brutto, u nich netto. Ja, dokładnie. U mnie brutto, bo mam brodę, dziękuję. A Bolek ma kozią brudkę, więc to się nie liczy, dziękuję. Nie no, za Romako tam jeszcze trzeba płacić, je. Można powiedzieć, bo tam parę lat, czy jeden rat mam spłacony, 25 tysięcy. Ale to jak tutaj przyjdzie za kiszonkę, za ten, za tą soję, to sobie tutaj elegancko spłacimy. No i tak jak mówiłem, ten kredyt 2%. Kredyt 2% trzeba zobaczyć, ile tam trzeba dokładnie spłacić z tego, nie? Chyba tam zaznajomić się z tym. Ile? By było wiadomo, ile trzeba pieniędzy uzbierać, żeby oddać. No to ja kurwa, ja sobie tu wojewody na zarządzie to pogadać. Dobrze, proszę być tu pogadać. Bo ogólnie ten standardowy kredyt tam sobie od czasu do czasu jakąś piąteczkę spłacę, więc tam już w miarę tego ubywa. Chociaż tyle, że tam tego kredytu się pozbędziemy też. No i będzie można coś kolejnego wziąć, no nie powiem, się, nie powiem, że nie. Na jakąś dalszą tutaj rozbudowę naszego pięknego gospodarstwa. Czy na jakąś oborę czy coś, można będzie jakieś... Na przykład też. Na przykład też. Będzie można takie coś zrobić, ale na jakąś oborę można też by było kredyt sobie. Jakbyśmy wszystko pospłacali, to później można jak najbardziej sobie kliknąć tam 200 kobla czy ileś. Drugie gospodarstwo trzeba postawić chyba, bo tam już nie ma miejsca. Czy jest miejsca, no. Nie, słyszałem, że to jest osiada, bo się będzie likwidował. A ostatnio gadali, że był z tymi. Ale to moje jest. Co? To moje przecież jest. Który? O ten sadek ci chodzi? I no. Będę z tego pieniądze mieć jeszcze. To moje jest.
No ale to ty mu tam chyba użyczyłeś. No tak, no. No ale no mówię, ja słyszałem, że on się tam wyjebać, no. No nie idzie z tymi pszczółkami. Podobno jak mi sprzedawał, to ludzie mówili, że słoiki się zbijają, kurwa, jak się wlewa. No bo to od Hachymentu było, przecież one ule mają. Nadbronek nie wiedział sam, ostatnio mu napisałem. To pewnie z uli źle zarobili pieniądze, zaraz na koncie mają tam. Że tam jakąś siankę sprzedali i rozrzutnik jakiś sprzedali. Co? Na czarnym rynku pewnie. Nie tak. Pokaż, jak to w ogóle wygląda, to opryskanie. Kurwa, żadnych mieków dat nie narobił ja. Proszę bardzo, ja to jednak coś nie coś potrafię. Pozdrawiam pana. Pozdrawiam serdecznie. Czy ogólnie te opony są dobre do naprysku na wodę, tylko żeby te ścieżki. Nie, tylko właśnie żeby je zrobić tak jakby na... żeby one w plika były czytane jako wąskie. Nie pamiętam, jak to się robi. On ogólnie ma wąskie, no tylko trzeba mu założyć, nie? Mhm. Czaję. Że założyłem takie koła, żeby wiesz, nie były szerokie. Bo ten ciąg miał być typowy taki, wiesz, do nawozów, do oprysków, do jakichś tam spraw łąkowych, więc nie robiłem nie wiadomo jakich wąskich, bo to no też nie, sensu. Tam łąka to by usiadł zaraz. No tak, no. Zostawiłem takie i te ścieżki niektóre pasują do tych opon, więc w dodatku... Bo zależy jak się zasieje, no nie wiem. Może trzeba jeszcze coś tutaj przerobić, te ścieżki. Jezus, ty zniknął z TS-a? Czekaj, tutaj mam jeszcze przejazd, bo za dwa. Będę miał to skończone. Co mówiłeś, co? Ten, jak sąsiad tam przyszedł, nie? No. Ale nie wiedziałem, czy on kurwa przyjdzie do mnie, czy ja do niego, kurwa. I chłopie chodził wokół ciągnika i mógł się do mnie chyba dobić. Dopiero przez tylną szybę mnie tam krzyknął. Zikuj. Okej, jak to wygląda? Czy ja tu już zabieram wszystko na raz? Jo, normalnie, to, zarąbiście. Ścieżki tutaj naprawdę fajnie wyszły. No tam jakieś małe mijaczki się zrobiły, ale może to gdzieś źle jechałem, bo ta jedna ścieżka nie była jakaś idealna. No w tych akurat widać, jak trzeba jeździć, więc tutaj akurat problemu nie ma. No i uprysku też nam wystarczy, więc tutaj telefon jeszcze 500 litrów zostanie, więc tam gdzieś można będzie podpryskać jeszcze na sobie, na jakimś polu. Na miedzy. Jo, wylać sąsiadom na ziemniaki? W jeden punkt. Tam u góry, nie? Nalać, żeby spłynęło wszystko. Jo, no i kuj. Dobra. No i łopryskany mamy, łopryskiwać składamy. I zwijamy na gospodarstwo, dobra. Może jeszcze podczepię siemnik, tam pojadę do ciebie na pole, bo jak tam robotka idzie? Dobrze, nie narzekam. Elegancko, kurde. Tak uprawia, że hej. O. Robotę robi, nie ma co. Nie. No czuję masę, kurde. No czuję. Nie ma co. Ale na razie musi robić. Jego wybór. W kolejnym sezonie może. Jego zamieni na coś innego, albo jeszcze kolejny zobaczymy. Jak to wyjdzie z pieniędzmi tutaj? Ale nie powinno być źle. Mało do przodu, teraz za mleczko też fajne Boże. Pieniądze przychodzą, więc... O! Jointy tymi. Ale tam jest to widać, że wieśniaki to są, nie? Z krzaków chłopiec taka chmara idzie dymu, że papiera wybrali chyba, tylko że kurwa z Afryki. Kraksa masakra. Nie, to wszystko na wykończeniu już mają prawdopodobnie. W każdej maszynie remonty, pewnie kombat przywołowy po też. Co? Zikuj. Dobra, trzeba wyhamować tutaj, dobra, nic nie jadzie. Można sobie pomału wyjechać. Zaraz zobaczymy, co oni tutaj mają. Albo nie, na 38 wzięli tutaj. No bo tu jakieś dłuższe pole jest nawet, więc... Łe, idę tu, kurwa, też za niej w ziemniaków. Ja pierdzielę, już mam prawie skończone. Ładnie. I mają tą sadzarkę, chyba sporą, więc... Ale fajna ta historia, taka niby stara, kurde, ale robotę robi, widać. Robi wrażenie. No, wrażenie niekoniecznie, ale... Wrażenie w sadzeniu? Panie, te kamienie sadzą. Takie bulwy, kurwa, weź, że tam pewnie łańcuchy nie wyrażają, nawet na mnie widać. Ja sobie wezmę fędzika, wszepię w siewnik, potem pojadę do Jankusa, troszkę jeszcze posieję i będziemy kuncić. Łodcineczek błazi. W kolejnym odcinku zrobimy sobie eleganckie koszenie żytka, później może siewy kukurydzy i będziemy przebijać dalej. To mam weekend, więc tam możemy sobie troszeczkę podziałać. Ja tutaj sobie podstawić już tutaj jednak na przykład, żeby on stał tu. Na razie będzie potrzebne. Wszystko popryszczone. Nastąpkę później ziemniaki chłopakom. Co nic. Ja, pomału. Antek jeszcze stoi jak coś. Jaki Antek? A. Proś się was. A. Dobra. Kurwa, jakiś sąsiad mówi. Mówi jakiś sąsiad mówi. Czemu? Łampik. A, dziękuję.
Może jest jakiś tantek, nie wiem, wszystkich nie znam. Się wprowadzają, tam się gdzieś wyprowadza, ktoś nie. Tutaj umiera, czy ktoś, coś tam. Różnie bywa. Terminem jak unią, to nie mam czasu tam się interesować sprawami wnioskowymi. Sołtysem nie jestem, więc... Nie ma co decyzji podejmować? Tak, ty zostanie sołtysem, bo jest dla mnie te pieniądze przysyła. Dziękuję. Jezus. Wydopłatę bym kierował od razu. Rozpar. O Jezu. To by książkę ruszyć. Czyli się to podpięć dla mnie. Dobra. O, nie to. Nie to, ja kliknę. O, opór trzeba włączyć, bo jakby, że inaczej. I lecimy, będziemy chciali sobie soję, żeby tutaj nie... O, jest soja ustawiona, żeby się tutaj nie pomylić. Zjadymy. Ja tu mogę sobie zresetować też. Tym siewnikiem mam zasiane niby już 37 hektarów, tak naprawdę. Opa! Troszeczkę podziału w moim gospodarstwie już. Że mógłbym sobie te pole jak się, mógłbym sobie to resetować i pozapisywać mniej więcej ile hektarów ma dane pole. Żeby to nie było głupie. Nie wiem, czy to prawda pokazuje. Ale... Wiesz, możesz sobie zresetować ten jeden licznik, nie? No tak, no wiem, wiem. Dlatego mówię, że na każdym polu mógłbym sobie resetować, nie? I zapisywać jakby. Na notatniku czy coś. Bronek jedzie z kosiarką. Prawie bym musił. A mam na łąkę jechał, chyba wiesz? Aha. Żeglinem prawie bym musił jeszcze. Pośrodkiem drogi jechał. Mordo. O. Idzie bokiem wszystko. Co bokiem? Tak jak tutaj robię na poprzeciaku, to bokiem normalnie idzie. Kurwa, taka glina tam jest, co? Nie wiem. Nie gorzy. Ale dobrze, nie przejmuj się. O, co to? O kurwa, samochód cofnąłem. Coś mnie przyblokowało? Nie, bo tej poprzeczniaka nie będę robił, nawet bo tu jedna ścieżka wyjdzie. Sens, trzeba dojechać do samego końca. Włączyć siewniczek, wszystko gra. No tak, ten GPS-a nie ustawię, bo nie posiadamy. Nikuj. Ale znacznie posiadamy. No dobra. O, tutaj. Prędko trzeba ustawić, elegancko. Opa. Gigantka się... O kurwa mordo, przywadziłem coś znowu. Co tu jest? Szatwer chyba wystaje za tego drzewa. Ej, pokaż to. Nie. Trzeba takie... Jakieś wsunięte tu. Ach, mięciarze wsunęli w moją stronę bardziej. Niż swoją. Widzicie? A co oni są właśnie? Sąsiadowi tutaj przykrzyć, a ja się woruję w ich stronę. Mam dwa palce, to rano zostało w sezonie. Jo. Ale minutkę mnie da jest. A u ciebie w realu jak? Mnie to są eleganckie, czy też ci tak nie, staram się jak na mieście zostawiać, nie? Ogólnie, bo wtedy mniej chwastów jest. Nie? Ale nie każdy to lubi po prostu. Nie? No ale tak jak to tam zabrałem, to nawet tam tak na wąsko fest. To mi nikt nic się nie płynie. A u mnie to ludzie, niektórzy zostawiają, jest sporo, niektórzy to chłopie taki plasterek zostawiają, że... No ale ci powiem, że niektórzy się dogadują to... tak na przykład, nie? Że no tak, nie znaleźć zostawić. To wiesz, jak się jeden drugiemu foruje. Jak co roku się przestawia. Teraz właśnie to. Hit to był kurwa jak od drogi w tym roku zostawiłem. Nie być metra 15 cm zostawiłem. Powiem, może koło na asfalcie miałeś, jak oborywałeś. Ty... Koło pługa szło prawie po asfalcie. Proszę bardzo. Tak mi akurat trafiło i nie chciałem wyjeżdżać z bruzdy i ciu. Kurwa. A ten. A ostatnio jak z tatą pojechaliśmy pole chłopie oglądać, to nie było nawet gdzie stałem się. Taki kawałek miałem zostawić. Chyba niutki. Normalnie. Widzicie. Zapłacił się za całe pole, to trzeba. Jo, dokładnie. Korzystać im leżę. Czym więcej, tym lepiej, jakby nie było, nie? Hektary muszą się zgadzać, kurwa, o. Ludzie tam pszenicy dozbierały cały worek, sobie właśnie ja pierdolę, zjebałem teraz. Kurze, bo zapomniałem, że tu ścieżka w drugim przejeździć. Nie szkodzi się zrobić. No, tak co druga ta ścieżka, to też, kurde, co chwila włączać trzeba, nie? Pamiętaj, ja zapomniałem o tym. Dobra, nic się dzieje. Bój się trudno, zaraz się naprawi. Bój się trudno i się żyje dalej. Dokładnie. No dobra, w tamtym jeszcze. O, to później sobie przyjadę silnikiem. Zrobię ścieżkę. Widać gdzie, więc... Po wcześniejszym jakby nawożeniu. Więc wszystko tutaj bez problemu się uda, dobra.
tutaj, że ten mały taki przejazd. Ale elegancko tutaj pasuje, więc jakby tutaj tego nie było, to idealnie by na opryskiwacz było. No później będzie większy opryskiwacz, ja nie wiem, jak tutaj coś ścieżka wyjdzie. Prawdopodobnie nie będzie się dało tego dopryskać. Ale co nic, mówi się trudno, idzie się dalej. Dobra, tutaj włączymy sobie znaczniczek elegancko. I co, to jadę sobie do końca i będziemy kończyli. Którą masz minutę? Jest tą szóstą prawie. Nic. Można pojechać już? No dobra, tam jest przeciąg zrobiony z tej strony jeszcze. Przeciąg, ale jeszcze jeden przejazd na zostawie. No problem, no tutaj w sumie i tak ścieżkę zrobić tak trzech, więc no, spokojnie. Się ugarnia, dobra. Proszę zobaczyć, jak mi tutaj zwinąć. Tutaj zawijam też. No, trzeba będzie jechać na kolejne pola uprawiać. I siać. Aby to było zrobione już. Nie pierdzieli to w następnym tygodniu, to sobie tutaj sobie posiedzę, może jakiegoś live'a zrobię. Sąsiad przyszedł. Sobie tutaj elegancko zrobię. Gdzie ty jak? Gdzie? Siaję właśnie, tutaj ten pole obok. Proszę bardzo. To Hachmet wymusił. Samochody elegancko tutaj popierdzielają. Jak w zimie normalnie hopie jest. Czekaj, bo teraz właśnie wszyscy jadą. Klikuję, żebyś nie pomylił. Tutaj ten przejazd i kolejny będzie ścieżka, dobrze myślę? Drugi, trzeci, pierwszy i teraz drugi, dobrze. Tutaj gdzie kolejny przejazd jak wyjechał, to trzeba będzie zrobić już ściążkę. Ale zanim to trzeba jeszcze tutaj dokończyć. Bo kurwa, nie ten przycisk znowu. Ja ten siewnik składa. Dziękuj. Muszę kliknąć, bo nie mam znaczników podpisanych i na klawiaturze klikam, nie? Zet i klikłem w X przez przypadek. Palec się omsknął. I o czym siada, żeby... Kurwa, nie tek. Las mi wtóra prosto. Telek daj tam na tym polu. Ja wtórę mi wlazł chłop normalnie. Załadował się jak do siebie. Opa, 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 opa. Zikuj. Op, zgiąłem siwnik. Dobra. Tu zrobimy ścieżkę i później to trzeba przyciąć sobie je zrobić. Chociaż teraz bym przyciął. Dobra, zrobimy później. Zrobili dobrze. Nie takie rzeczy my z Andrzejem robili. Jest tym piątym. Andrzeje. Jeszcze jedną ścieżkę za siebie, gdzieś w odcinku, żeby nie było. Hop. Ok, znacznik. Jadymy. Ale piękny zestaw przede mną jest, Jezus. Ja naprawdę zestawik udało się naprawdę bardzo fajniutki złożyć. Robi robotę też, więc najważniejsze, proszę bardzo, jechać tutaj. Już się przepuszczam, proszę bardzo. Nie po siódmym wdziorka, świeżo silne. Trochę pogniotem właśnie będzie, więc zrobiłeś. Normalne. No co, wołam jeździć, ciągnikiem będziemy jeździć. Teraz przy razie. Normalnie. Terek daje tej pewnej chłopie, czyli gości ty buczą. No tu obroty chłopie, musi chodzić. No, pneumatyka to trzeba napędzać w silniku. Tak. No i skalafon. Boże, jak bokiem idzie. O! Bez kitu ty. Pierwszy raz to widzę ogółem. Dobra, ja sobie tutaj wjeżdżam. I będziemy kończyli odcineczek. Więc opa. Fajnie uprawione jest, tak jak mówiłem w tym odcinku, udało się elegancko uprawić. Później się zasieje i będziemy mieli jedno pole już z głowy. Dobra, co, jak się podobało, pamiętajcie, zostawiacie łapeczkę do góry. Zapraszam do Jankusa i do następnego. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Na razie.